I kolejny ze sposobów oznakowania, system znaków kardynalnych. Kardynalnych nazwa pochodzi od głównych kierunków geograficznych, północ, południe, wschód, zachód. One, no tu widzicie, jest cień na wodzie, jest wielka łacha taka piaszczysta. Jest nastawiane dużo tych znaków i one pokazują, od której strony, jeśli chodzi o kierunki geograficzne, możemy je bezpiecznie minąć. I południowy mijamy od południa, północny mijamy od północy, wschodni od wschodu, zachodni od zachodu. Po czym je rozpoznajemy? Poznajemy je albo po kolorach, albo po znakach szczytowych. Zwróćcie uwagę, że one są malowane. Przepraszam, coś mi do oka wpadło. One są malowane w czarno-żółte poziome pasy. Tutaj mamy znak południowy, dwa trójkąty skierowane w dół. Łatwo zapamiętać, bo południe jest na dole mapy. No i skoro trójkąty w dół, mówimy sobie, żartujemy, że czarny wyszczupla, więc czarny na dole, żółty do góry, mijamy go od południa. Północny, no że północ jest do góry mapy, tam dalej będzie widać, może zawrócimy troszeczkę za tymi znakami, przejedziemy też blisko północnego, żebyście widzieli. Północny ma dwa trójkąty do góry, czarny do góry, żółty na dole. Zarówno kolory, jak i znaki szczytowe są ważne, bo ja stąd lepiej widzę bez lornetki kolory. Znak szczytowy, żeby dojrzeć, muszę wziąć lornetkę. Wschodni i zachodni rozróżniamy tym, że za chwilkę będziemy, tutaj nam wejdzie w kadr, będziemy mijać zachodni znak kardynalny, dwa trójkąty skierowane dzióbkami do siebie, więc czarny kolor będzie na środku znaku, na zewnątrz będzie żółty, czarny pamiętamy wyszczupla i jego mijamy od zachodu. Żeby go zapamiętać łatwo, to mówi się o nim szczupła francuska, bo dla odmiany wschodni znak, którego akurat tutaj przy tej mieliźnie nie ma, ma trójkąty skierowane podstawami do siebie, czyli tak jakby odwrotnie, jest taki, na rysunku to widać, jest odwrotny, czyli czarny, żółty, czarny, no i łatwo zapamiętać te znaki, no bo wschodni jest gruby, czyli gruba ruska, a zachodni szczupła francuska, tak? 90, 60, 90, prawda, wymiary. Tutaj jest fajnie oznakowana ta mielizna, bo tych znaków jest bardzo dużo. One są ustawione dookoła całej mielizny. Tutaj Marcin mi podjeżdża bardzo fajnie, żeby pokazać Wam północny znak kardynalny. One są ustawione dookoła tej mielizny, natomiast możecie się spotkać z sytuacją taką, że tylko jeden znak będzie stał. Bardzo często tak jest na morzu, że stoi jeden. Mamy brzeg, 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 brzeg gdzieś i nawet daleko stoi jeden znak kardynalny. No jeżeli stoi jeden, no to nie ma innej opcji. Przynajmniej ja nie widzę. Znaczy są dwie opcje, ale główna opcja to jest taka, że no najlepiej bym musiał sobie, włączyłem sobie w telefonie kompas. No i zbliżam się do północnego znaku kardynalnego. No i faktycznie północ mam w tamtym kierunku, czyli od tamtej strony znaku jest bezpiecznie, a na południe od tego znaku, już tutaj pod słońce tej łachy piaszczystej nie widać, no jest ta łacha, można przydzwonić. Naszą łódką, tego typu houseboatem, która jest bardzo ciężka, jakbyśmy weszli przy naszej marszowej prędkości 10 km na godzinę na tą piaszczystą nawet mieliznę, może i by się za dużo nic nie stało, natomiast prawdopodobnie o własnych siłach byśmy nie zeszli. No niezamierzony kontakt z dnem to nie jest dla statków dobry. Pokażę Wam sposób, gdybyście zapomnieli, co dany znak znaczy, obojętnie, czy to jest prawa strona szlaku żeglownego, lewa strona szlaku żeglownego, czy to jest kardynalny, czy tam inne znaki też się trafiają. Jak sobie poradzić, jak zapomnimy, co dany znak znaczy i jak sobie poradzić, żeby go bezpiecznie minąć. Ale do tego potrzebna jest nam mapa. Idziemy na mapę. No zobaczcie, tutaj mamy ploter. GPS, tak, pokazuje stateczek, to jest nasza pozycja i zobaczcie, nawet jak zapomnimy, przesunę sobie troszeczkę, żeby było widać całą tą mieliznę i zobaczcie, nawet jak zapomnimy, co dany znak znaczy, teraz północny mijamy od północy, kierujemy się w stronę znaku zachodniego,
Zobaczcie, wystarczy popatrzeć na głębokości, jakie są na mapie i po głębokościach na mapie wiem, że teraz płynąc na południe powinienem minąć te znaki lewą burtą i cała filozofia, tak? I tak tutaj jesteśmy na bardzo płytkim, no ale zrobiliśmy to tylko ze względu na to, żeby Wam pokazać, jak te znaki wyglądają. Czyli patrzymy na mapę i nawet nie znając, co dany znak oznacza, orientujemy się po głębokościach, z której strony znaku jest głęboko, a z której płytko. Cała filozofia.